Witam Was. W tym materiale powiem Wam o bramkarzu, który wyszedł na mecz z aktywnym mikrofonem oraz o tym, gdzie gwiazdy mundialu spędzały wakacje. Wielkie dzięki za każdą nową subskrypcję, a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do oglądania. Na pewno zastanawiacie się, gdzie Wasi ulubieńcy spędzają bądź spędzali wakacje. I zacznijmy oczywiście od Cristiano Ronaldo. Zaraz po odpadnięciu Portugalii z mundialu CR7 razem ze swoją wybranką udał się na wakacje do Grecji, do pięciogwiazdkowego hotelu Costa Navarino. Leo Messi swoje wakacje spędził na hiszpańskiej Ibizie. Olivier Giroud również swoje wakacje spędzał w Hiszpanii, na wyspie Formentera. O Paulu Pogbie myślę, że nie muszę wspominać. Jest to postać tak medialna, że na pewno wiecie, gdzie Francuz odpoczywał, ale jednak dla zasady to powiem. Pogba na wakacje udał się do USA. Jednak bardziej ciekawsze jest to, z kim je spędzał. Towarzyszyli mu m.in. Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Samuel Umtiti oraz Steven Nzonzi. Florian Thauvin, podobnie jak Leo Messi, urlop spędzał na Ibizie, a razem z nim bawił się David Guetta, czyli znany francuski DJ. Natomiast Kylian Mbappé po mundialu odpoczywał na Korsyce. Hey! 2 sierpnia Juventus zmierzył się z gwiazdami MLS. Bramkarz Brad Guzan, który niegdyś występował w Aston Villa, zagrał z przyczepionym do swojego stroju mikrofonem, dzięki czemu komentatorzy cały czas mogli rozmawiać z golkiperem. Takie mecze są okazją do testowania różnych nowości futbolu. Na przykład rok temu arbiter spotkania Realu Madryt z gwiazdami USA miał przyczepioną kamerkę, a w trakcie transmisji mogliśmy zobaczyć ujęcia z perspektywy sędziego. Na dziś to już koniec, zachęcam Cię, abyś zasubskrybował czy też zasubskrybowała ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.